Dzień dobry Państwu, witam portal radomsko24.pl. Irek Staszczyk, witam dzisiaj moich gości. Marcin Purola, witam serdecznie. Dzień dobry. I Mateusz Bitnerowski. Dzień dobry. I dodam krótko, tylko osoby niesamowite, konsekwentne w swoim działaniu, które realizują bardzo szczytny cel, a chodzi oczywiście o Puchar Niezdobywców Pucharu. Marcin Purola i Mateusz Bitnerowski, czyli Pogrom Radomsko. Moi drodzy, w 2012 roku przeczytaliśmy coś takiego w prasie radomszczańskiej, w mediach. Tego turnieju w Radomsku jeszcze nie było. 12 stycznia 2019 roku w powiatowej hali sportowej odbędzie się Puchar Niezdobywców Pucharu. I niektórzy sceptycy twierdzili, no dobrze, taki puchar się odbędzie, taki turniej raz. Się odbędzie raz. A tu był raz, dwa, przerwa. Bo wszedł taki niesympatyczny gościu o imieniu COVID i teraz trzeci raz udaje Wam się zrealizować to przedsięwzięcie. Trudno było? Czy trudno? No, na pewno to jest duże wyzwanie dla naszej drużyny. Co roku tą poprzeczkę stawiamy sobie troszeczkę wyżej. Jak to Marcin mówi, potocznie pompujemy ten balonik, żeby było wow, ale nie żeby było wow. Że turniej jest super zorganizowany, tylko żeby było wow, żeby na koniec ta kwota, którą uzbieramy, naprawdę zrobiła wrażenie i pomogła tej osobie, na którą... Bo to jest zabawa dla młodych ludzi, którzy chcą grać w piłkę amatorską, a przede wszystkim najważniejsze to co? To cel charytatywny. Tak, ja powiem tak, że kiedy robimy rzeczy poważne, jesteśmy poważni. Jeżeli robimy rzeczy niepoważne, a takie też są, jesteśmy przy tym niepoważni. Puchar Niezdobywców Pucharów jest imprezą, uważam, że mającą już delikatną markę w futbolu tym najniższym, amatorskim, bo przytoczę tylko takie nasze statystyki, że na trzy miejsca chętne mieliśmy zgłoszeń dwa lata temu, bo pamiętajmy, że tam się turniej nie odbył. Na ten zeszłoroczny mieliśmy trzy miejsca wolne, zgłosiło się 16 drużyn, a łącznie od tego, od tej chwili, no teraz też do nas drużyny piszą, drużyny i z tutaj z okolic powiatu radomszczańskiego i również drużyny z miast odległych od Radomska, także bardzo się cieszymy, nie możemy wszystkich ugościć, jest nam z tego powodu dosyć przykro, no bo takie mamy realia, tak? Zdradziliście mi tą tajemnicę przed rozpoczęciem tego nagrania, że w tym roku zgłosiło się 30 drużyn aż. 32 dokładnie. 32, to jest bardzo dużo. Miejsc. No i teraz jak wybrnąć z tego, żeby wszystkich usatysfakcjonować? Jest nam niestety przykro z tego powodu, ale no niestety musimy odmówić tym drużynom, które już poza tą listą się zgłaszają. Oczywiście cały czas tworzymy listę rezerwową. Gdyby się zdarzyło, że ktoś tam wycofa się z jakichś względów, no to jakaś tam drużyna zawsze będzie miała szansę wskoczyć na to miejsce. No ale niestety mamy swój limit i tak tą edycję zwiększyliśmy już o dwie drużyny. Poprzednie dwie odbyły się na zasadzie 8 zespołów, które rywalizowały w Pucharze Niezdobywców Pucharów. W tym roku ogarnęliśmy to tak czasowo, że uda się zwiększyć ten limit na drużyn 10, no ale pozostałe 22 niestety, ale jest to dla nas wielki plus, bo tak jak Marcin powiedział, jakąś tą renomę sobie budujemy przez to i dzięki tym zgłoszeniom czujemy, że ten Puchar Niezdobywców Pucharów tą markę jakąś już sobie wyrobił. Ja jeszcze tak słowem wtrącenia, wielokrotnie to powtarzam, z tym drużynom znajomym, którzy swoje drużyny chcą tutaj zaprezentować, że my po części staliśmy się więźniami swojego turnieju. Ale dlaczego? Co mam? No właśnie miałem coś. Proszę. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że no jak nie zaprosić po raz kolejny drużyny, nie będę wymieniał nazwy, która przywozi wpisowego. Wpisowe jest 300 zł na turniej, idzie. Oczywiście te pieniądze idą do puszki, ale jak nie zaprosić drużyny na kolejną edycję, jeśli ta drużyna przywozi wpisowego 1000, 1200, a i był przypadek dwa lata temu, gdzie drużyna jedna przywiozła 1900 wpisowego. Także nam jest głupio naprawdę im odmawiać, że słuchajcie, przepraszamy, przyjedźcie za rok, ale kiedyś, chyba kiedyś przed tym staniemy, ponieważ
nie chcemy się zamykać. No to zrobicie licytację. Która drużyna więcej przywiezie wpisowego, ta drużyna zagra. To też jest jakieś wyjście z sytuacji. Nie będziemy może zdradzać. Może chociaż brutalna rzeczywistość, ale teraz taka obowiązuje. Chociaż dużo osób już o tym wie. No mamy marzenia o tym turnieju, żeby jak najwięcej tu drużyn zagrało. Chcielibyśmy w przyszłości na pewno zorganizować turniej dwudniowy. Turniej na dwie hale, turniej połączony z eliminacjami. Ja myślałem, że myślicie o tym, żeby wybudować kolejną halę tylko dla siebie, na te turnieje. Nie. Aż takich szalonych pomysłów nie mamy jeszcze. Wszystko przed nami. Nie, oczywiście ja się śmieję. No to są takie marzenia. Marzenia są, ja zawsze podkreślam, marzenia są po to, żeby je realizować. Czy jest to wykonalne? Jak najbardziej. Co trzeba? Tylko chcieć. Czyli teraz przyjeżdża do Radomska 12 drużyn, tak? 10. 10 drużyn. I z jakich części kraju? Bo to jest ważne. Pamiętacie? Większość drużyn jest tutaj z naszych okolic, czyli mamy dwie drużyny z Radomska, bo jesteśmy my i futsal Radomsko. Tak. Mamy drużynę z Bełchatowa, czyli powiedzmy SPM tutaj też nasze województwo. Wiktoria Łódź, no też mamy województwo łódzkie. Rolbest Piotrków Trybunalski. Rolbest Piotrków, czyli też tutaj nasz okręg, ale są drużyny spod samej czeskiej granicy. Czyli Żądło Sucha Psina. Piękna nazwa. Wspaniała drużyna, nie przegrali. Jeszcze raz powtórzcie tą nazwę. Klub sportowy Żądło Sucha Psina. Piękna. Lider B klasy opolskiej, komplet zwycięstw. Na boisku, źle to określiłem. W hali ilu zawodników występuje? Jak to wygląda? To jest taka piłka halowa? Tak. Typowa piłka halowa. Czyli gramy 5 zawodników w polu plus bramkarz. Czterech zawodników. Czterech zawodników w polu plus bramkarz. Mecze trwają po 12 minut. Dwa razy po 12 minut. Jeden raz 12 minut. Bez czasu. Czas jest za... Ale to jest na potrzeby tego turnieju, czy w ogóle są tak, czy wy takie regulamin wymyśliliście? Taki regulamin my żeśmy ustalili, ponieważ... No to jest puchar niezdobywcy, puchar. Gdybyśmy chcieli grać dłużej, to naprawdę... I tak ten turniej będzie się ciągnął do godziny od 10 do 18, więc to jest naprawdę, to będzie męczące, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale liczymy i wiemy, że drużyny zazwyczaj zostają do końca, do tej ceremonii wręczenia pucharu, bo to też jest takie, no szykujemy małe show, zresztą tak naprawdę już kto był na turnieju, ten wie jak to wygląda i w tym roku się to nie zmieni, również ta ceremonia będzie taka no, dosyć podniosła. Natomiast co jeszcze? No nie zapominajmy o tym, że między meczami są też różne przerywniki, takie dodatki, tak, które nadają całej tej otoczki temu turniejowi. Tak zwane atrakcje. Dokładnie, tak zwane atrakcje. No to dobrze, to ja poproszę teraz, żebyście zdradzili chociaż dwie takie atrakcje. No, inaczej ze studia nie wyjdziecie. Nie wyjdziemy, tak. I bardzo, bardzo fajnie, że pan redaktor o to pyta, bo będziemy organizować na turnieju Puchar Niezdobywców Pucharów Mistrzostwa Powiatu w skokach narciarskich. Oczywiście w popularnego małka. Wiem, że Stok nie ma kondycji, bo teraz nie występuje. Nie wiadomo nawet, czy wystąpi w Zakopanym, ale przyjedzie do Radomska. Nie. Myślałem. Mam nadzieję, że nie, bo ja jestem w gronie faworytów w tym momencie. Aha, rozumiem. Będzie to gra komputerowa, tak zwany Małysz, czyli DSJ2 i będziemy... Zachęcamy wszystkich i dorosłych, i dzieci, bo będą nagrody, będzie statuetka, no i tytuł Mistrza Powiatu w skokach narciarskich w grze w DSJ2. I prócz tego jeszcze będziemy mieli 12 stanowisk z tak zwanym retro e-sportem, czyli z komputerami sprzed 20-30 lat, Commodore 64, Atari. Będziemy mieli 12 stanowisk zamontowanych. Poprowadzi to Muzeum Gier i Konsol, jeśli dobrze pamiętam, z Pabianic. Chłopaki zgodzili się naszą akcję wspomóc, także też serdecznie zapraszamy. I tak jeszcze na szybciutko będą 3 godziny zajęć od 14 do 16, czyli do 17 na sali sportów walki, oczywiście w hali powiatowej z instruktorami. Ścianka wspinaczkowa będzie czynna, tak jak jest czynna, czyli od 11 do końca trwania turnieju. Kącik kawowy, smaki regionu tutaj nasze, czyli radomszańska zalewajka, przedborski kugiel, Tatarczuch, ten chleb. Dobrze, wszystkiego nie zdradzajcie. No nie, no przede wszystkim chcemy, żeby ludzie... To jest tylko która? 1/10 tych atrakcji?
Nie chcemy teraz łamać tego na ułamki, ale no jest tego troszeczkę więcej, tak? Jeszcze na arenie głównej też kilka przerywników między meczami. Tutaj też na razie może nie zdradzajmy, żeby już wszystkiego nie odsłonić wszystkich kart. Ale tak jak Marcin wspomniał, będzie się działo na tej hali powiatowej. Dla każdego, każdy, kto przyjdzie na tą halę, czy to będzie dorosły, czy to będzie dziecko, każdy znajdzie jakiś kącik dla siebie, a przez ten udział będzie mógł wesprzeć przede wszystkim leczenie Nadii. Właśnie, Nadii. Moi drodzy, macie taką osobistą satysfakcję, bo ja odczuwam, mam takie wrażenie, rozmawiając z wami, że wy tym turniejem żyjecie, że to jeszcze nie jest coś takiego, to nie jest taka sztampa, że musicie, no skoro był pierwszy turniej, drugi, trzeci się odbędzie, czwarty to zrobimy, dlatego żeby no niezbyt nieładnie nie wypaść w opinii publicznej, że już zaprzestali tych turniejów, a ja widzę, że wy żyjecie, że wam to daje takiego powera do działalności i to się udziela chyba innym. Mogę jedno słowo? Ja tylko powiem, jak przychodzi okres ten listopadowo-grudniowy, to Marcin nie śpi. Gdzie zaczynamy działać, to on po prostu budzi się z tego zimowego snu. Tak. A to zapadasz na sień z zapada tak Marcin? Na chwilę, regeneruje się tak. I przychodzi końcówka listopada i on zawsze mówi, to jest mój czas, to jest moje 5 minut. Teraz, dzisiaj na przykład... Rok temu rozmawialiśmy, byłeś u mnie w programie, tak, dlatego tak. Ja twierdziłem, że naprawdę całym sercem jesteś zaangażowany w to przedsięwzięcie, żyjesz wtedy, tym i to jest niekłamane. To jest wtedy powiedziałem, że jest to moje dziecko, ja się śmieję, bo ten puchar takim jest moim dzieckiem, bo on mi daje, jeśli puchar polski daje mi frajdę, a daje... Tak, ten turniej daje mi jeszcze większą satysfakcję z tego fajnego poklepania po plecach i usłyszenia... Marcin, był okej? Tak, to jest najfajniejsza rzecz. Nie da się tego opisać tak słowami, no to czuję wtedy naprawdę dumę, bo ja jestem z tego turnieju bardzo dumny, z tego, że razem namówiliśmy innych, którzy nas wspierają, bo prawda... Tu trzeba powiedzieć jasno, nie byłoby nas bez sponsorów. Mamy sporo sponsorów, nie jestem w stanie oczywiście teraz ich wymienić. Wszyscy nasi reklamodawcy będą oczywiście mieli banery reklamowe. A ja podkreślę, że portal radomsko24.pl tak. Jest obsługę medialną. Medialną, tak, patronat medialny, za to również chciałem podziękować. No i w związku z tym, właśnie, bo tak pan redaktor siedzi taki smutny, że nic mu nigdy nie przynosimy, to nie. Chcielibyśmy tutaj na ręce pana Ireneusza. Mogę stać? Pytam operatora. Mogę. Wręczyć mu taki nasz gadżet tutaj za pomoc ze strony Pięknie. Mediów. Muszę zaprezentować. To jest taki szalik nasz pierwszy, jedyny Pogrom na razie. Radomsko. Tak, z naszym hasłem gramy i pomagamy, gramy, bo to kochamy, bardzo fajnie jakby kiedyś... Ja bym zmienił ten napis, nie gramy i pomagamy, tylko pomagamy, pomagamy i gramy. No być może to bo to już, jest bardzo ważne. To już niestety... Bardzo, bardzo dziękuję wam i powiem, że to jest bardzo duża przyjemność, ponieważ tak naprawdę w chwili obecnej, w obecnej rzeczywistości, moi drodzy, mało jest takich inicjatyw, którzy... w sposób taki, nazwijmy to, systematyczny coś realizują. Bo ten pierwszy turniej, nie wiem, ale czy był pełnym sukcesem, czy tak. Po pierwszym sukcesie... Zdecydowanie. Czyli to dzisiaj, było takim motorem napędowym? Dzisiaj żeśmy rozmawiali na temat pierwszego turnieju, to nie boję się powiedzieć i przepraszam za to, to był majstersztyk. To było zaplanowane 100 do minuty, wyszło nam to wszystko perfekcyjnie, nie mając żadnego... Doświadczenia w organizacji. Tak. No właśnie. Dokładnie. Znaczy mieliśmy pierwsze przetarcie przed pierwszą edycją Pucharu Niezdobywców Pucharów. Latem organizowaliśmy podczas naszego meczu o Puchar Polski. Zgłaszamy się co roku jako drużyna niezrzeszona do udziału w tych rozgrywkach. Zorganizowaliśmy taki letni piknik charytatywny na rzecz świętej pamięci już niestety Przemka Ciemnieskiego i Marcina Kalasińskiego. I to było jakby nasze takie przetarcie. Sprawdziliśmy się. Tam może jeszcze było troszeczkę rzeczy takich, których jeszcze nie wiedzieliśmy, a ich się wtedy nauczyliśmy. Także robiąc pierwszą edycję Pucharu Niezdobywców Pucharów, już jakieś mieliśmy nabyte doświadczenie, wiedzieliśmy, co robić dobrze, czego nie robić, czego unikać. I myślę, że tak jak Marcin przed chwilą powiedział, po tym lekkim przetarciu, po tym nabyciu tego doświadczenia, potem ta pierwsza edycja faktycznie wyszła nam. Moi drodzy, bardzo miło byłoby mi was gościć dzisiaj na portalu, tylko kończę naszą rozmowę to krótko, o której godzinie się wszystko zaczyna, którego dnia
i najlepiej o której godzinie przyjść, bo wiadomo, że nikt nie wysiedzi na hali przez cały turniej, no bo trzeba wyskoczyć na obiad, chociaż jak mówisz, że będzie, że będzie kugiel, będą inne atrakcje, to można tam przesiedzieć cały turniej. Żeby radomszczanie nie tylko przyszli do nas głodni, no wiadomo w jakim celu, tak, w celu zakupienia tego, co przygotujemy dla nich. Zaczynamy od godziny, o godzinie 10 będzie, no nie chcę powiedzieć ceremonia otwarcia, no otwarcie turnieju będzie. I 10:10 już jest pierwszy mecz, Pogrom Radomsko, LZS Chrząstawa. Tak szybko jeszcze mi się przypomniało, że my żeśmy z tą Chrząstawą jeszcze nie wygrali, także czas teraz najwyższy. Będzie okazja. Czas najwyższy. Jak nie w tym roku, to za rok. Nie, musimy wygrać. Musicie. Trzeba w końcu musimy wygrać. Tak ze sportowego jeszcze punktu widzenia, patrząc, no to chcemy w tym pucharze zakręcić się w strefie medalowej. No takie mamy marzenia. I ten puchar niezdobywców pucharu zdobyć. No, tak, już raz nam się udało, przypominamy, w pierwszej edycji i teraz głodni sukcesu. No to mało gościnni jesteście. Głodni sukcesu, no tak, pragniemy więcej. Dziękuję. Dodam jeszcze, że puchar jest naprawdę bardzo ładny. To jest prawie 70 cm statuetka, także oprócz tego nagrody z Polskiego Związku... Z czystego złota? Nie. Jeszcze nie. Jest srebrny, ale nie jest czystego srebra. Dziękuję Wam bardzo za przybycie, za tą miłą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Była to kolejna rozmowa na portalu Radomsko24, a ja zapraszam 22 stycznia. 10:18, najlepiej myślę, że... Powiatowa hala sportowa. W Radomsku. Turniej Pucharu Niezdobywców Pucharów. Zapraszam serdecznie, a Wam dziękuję za przybycie i za rozmowę. Dziękujemy. Dobranoc.